Dzień dobry. Jesteśmy w Jaroszowcu Olkuskim przy bocznicy do Cemeksu, kamieniołomu w Jaroszowcu Olkuskim. I tutaj pociągi nie jeżdżą od, nie wiem dokładnie, od około 10 lat. I ja tu jestem. I jestem tutaj, ponieważ podobno od dzisiaj mają jeździć tędy pociągi przemysłowe do właśnie Cemeksu. Dlatego mówię, że to jest szlak do Cemeksu, bo tak naprawdę szlak ten prowadził do innych zakładów również, ale aktualnie ma to być tor do Cemeksu, więc tyle, tak? Jestem na szlaku, gdzie od 10 lat pociągi nie jeżdżą. Wiadomo, coś tam, coś tutaj tędy na pewno jechało w przeciągu ostatnich miesięcy, ze względu na to, że no, szykowali jakoś to, sprawdzali jakoś to pod rozpoczęcie użytkowania. Więc nic, no ja tutaj jestem. Nie mam pojęcia, czy oczywiście coś pojedzie, ale przejdziemy się tam dalej, zobaczymy. Jaroszowiec Olkuski, bardzo fajne miejsce. Już tutaj byłem kiedyś i bardzo mi się to podobało. Dobra, to nic, ja idę dalej w tamtym kierunku, zobaczymy. Teraz jestem na bocznicy, która jest nieczynna i nie będzie czynna. Przynajmniej nic się na to nie zanosi. Nie wiem dokładnie, do czego prowadzi ta bocznica, ale przyszedłem tutaj właśnie ze względu na nią, ponieważ chciałem ją zobaczyć. Bo wiedziałem, że ona tutaj jest. Ta bocznica odgałęzia się od toru prowadzącego do Cemeksu. I teraz, no tam staliśmy przed chwilą, pod tamtą bramą. Tu jest jeszcze drugi tor do tego tajemniczego zakładu, bo trzeba przyznać, że to miejsce jest mocno tajemnicze. No i tyle. I teraz ja sobie wracam do toru prowadzącego do Cemeksu, ale nie będę szedł w stronę Cemeksu, no bo to nie ma sensu, bo tam nic nie jechało. Ja wracam na stację w Jaroszowcu, aby tam po prostu czekać, aż coś się stanie lub nie stanie, bo niestety dużo wskazuje na to, że nic się nie wydarzy, tak jak się nie działo tutaj nic przez 10 lat, więc dlaczego akurat dzisiaj miałoby się wydarzyć, tak? Jest to chyba oczywiste, więc dobrze, więc mimo to będę kontynuował ten pomysł i wracam na stację w Jaroszowcu i tam będę czekał na cokolwiek tak naprawdę. Oczywiście z zamysłem, że po 10 latach ma tym oto torem dzisiaj za prawdopodobnie kilka godzin pojechać pociąg, to o tym się przekonamy. Tutaj mamy różnicę między wyjeżdżeniami, między śladami wyjeżdżenia. To co widzicie po lewej, to bocznica ta tajemnicza, przy której przed chwilą byliśmy, która nie będzie użytkowana, a ta po prawej to jest ta do Cemeksu, jak widać. Jest taki jasny brąz mimo wszystko, co oznacza, że pociągi jeździły tędy gdzieś tam jeszcze w ostatnich miesiącach właśnie do tego Cemeksu. Także pokazuję to, bo to jest takie całkiem wartościowe, żeby umieć rozpoznawać, kiedy po torze jeździły ostatnio pociągi, tak? To przed chwilą Wam to wytłumaczyłem.
Także jeśli widzisz taki jasny brąz, znaczy, że gdzieś tam w ostatnich miesiącach coś jechało, miesiącach, tygodniach, raczej miesiącach, bo po tygodniu to jest raczej ten ślad świeższy troszkę jeszcze. No, a takie całkowita jakby ciemność na tym torze, no to to oznacza, że to już jest od lat niejeżdżone. Dobrze, nie ma co gadać, nie jesteśmy tu po to, żeby gadać, jesteśmy tu po to, żeby łapać pociągi na Cemexie, więc ja idę do stacji Jaroszowiec i tam będziemy czekali na to absurdalne wydarzenie, jakim jest oczekiwanie pociągu jedącego na Cemex. Ja jestem na stacji w Jaroszowcu. Tam na samym końcu jest widoczny i tam skręca w lewo tor do Jaroszowca, na którym, znaczy może do Cemexu, na którym byliśmy dziś, wcześniej. Ja jestem teraz cały czas na stacji, nic się nie dzieje, nic się nie stało. Znaczy tam coś tu jechało, jakieś pociągi, tak? Turbostonka Lotosu, którą pewnie widzieliście przed chwilą, ale tam LHS pojechał, ale na Cemex nic się nie zanosi, żeby jechało, więc możliwe, że ja niestety niedługo będę się stąd smywał, no bo jednak tak, no, o 12 ma być pociąg, to jeżeli rzeczywiście on jest o tej 12, to nim raczej bym pojechał, bo szansa, że tutaj coś się wydarzy, cóż, no tego nigdy nie wiadomo. Wydaje mi się z jednej strony mała, z drugiej strony no nigdy nie wiadomo, tak? Mieli zacząć jeździć dzisiaj. Zobaczymy. Wszystko na zamek pozamykane, stąd widać. Nie wiem, czy wy widzicie. Więc tak. Ale możliwe, że to jeszcze nie koniec moich dzisiejszych wycieczek przemysłowych. Więc tutaj na Jaroszowcu możliwe, że to się jeszcze nie zakończy. Zobaczymy. W każdym razie, tak, ja teraz jeszcze raz idę pod ten zakład, gdzie tam te kaczki zawsze stoją, żeby sprawdzić, czy coś tam się zmieniło, cokolwiek, czy nic. Podejdę tam to sprawdzić teraz, żeby jeszcze przed wyjazdem jeszcze raz tam podejść, po prostu zobaczyć, no bo... No bo nie wiem też, my też nic nie wiemy, tak? Nie wiemy, czy pociągi na Cemex będą jeździć z lokomotywą przewoźników, czy z jedną z tych kaczek.
Nie wiemy tego dokładnie, tak? Nie, na pewno tego nie wiemy. Może ktoś wie, ja tego nie wiem. Tak, więc podejdziemy. Było słychać przed chwilą megafon. Nie wiem czemu. Więc reasumując, tak jak mówię, wrócimy sobie, podejdziemy sobie tam. Sobie sprawdzimy. Sprawdzimy już te kaczki. Dobra, no to nic, na razie to tyle. I nie wiem, czy będę jeszcze się łączył z wami w Jaroszowcu. Możliwe, że połączę się w innym miejscu już. Możliwe, że to jest ostatni ten. Więc nie przeszedłem się jakby całą bocznicą do Cemexu dzisiaj, która idzie tam, prawda? Bo to nie miało sensu, bo tam nic nie pojechało, w sensie nie miało sensu, bo to jest piękna bocznica na pewno do samego końca i warto się ją przejść, nawet jak nic nie jedzie, ale wiadomo, jakbym tam poszedł, to wtedy bym nie zrobił żadnego materiału nawet tutaj, a tu przynajmniej jakieś przejazdy sobie tutaj. Ja cały czas na stacji w Jaroszowcu, możliwe jednak, że już nie pojawię się dziś w innym miejscu przemysłowym i możliwe, że to koniec tej wycieczki, jakże obfitej w rzadkie pociągi jadące do Cemexu, więc myślę oczywiście, że niedługo te pociągi zaczną rzeczywiście jeździć, myślę, że to nie jest fake, no ale jednak albo nie dzisiaj jeszcze, albo po prostu później dzisiaj, no więc to tyle i ja się jednak żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, do zobaczenia. Na koniec jeszcze na koniec pojechał tutaj LHS, więc to tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia.